Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Hubianko. Jan, dobra, już zgon na początku i witam was w pierwszym odcinku. O, zaliczone jako asyst, jako zabicie. W pierwszym odcinku z nagrywanym action. Oczywiście Battlefielda 4 to już tam, że tak powiem, nagrywałem Battlefielda z bardzo, bardzo często. Dobra. Znajdujemy się na mapie Metro 2014. Tu jest C4, chociaż nie wiem, tu jest chyba złe miejsce na podłożenie C4. Ale oślepiasz, ziomuś. Znam dobre miejsce tutaj. No i nie wiem, czy będziemy po prostu kampić i czekać na wroga. Łoło, tam widzę, że nasi giną. Mamy asystę. Dobra, zabity. Tu jest o tyle fajnie, że po prostu w Battlefieldzie trójce, mając skrzynkę z amunicją pod nogami, po prostu jest... tego snajpera. Tam się mu się zrespie, czy... W dobrym miejscu się ukrywałeś. Tutaj dobra, nasi pilnują, więc w miarę czuję się bezpiecznie, ale... Jak możecie mówić, Hubianko, kampisz w miejscu, nie atakujesz wroga. No ale powiem wam jedno słowo. To jest w końcu szturm. I tutaj jedna strona broni, jedna atakuje. Ja muszę tutaj bronić, więc, że tak powiem, za bardzo nie mam jak się lepiej wykazać, po prostu broniąc. Dobra, tutaj fajnie kill wpadł, czterech już ubiłem. Przeładujmy. Znaczy ogólnie się przyzwyczaiłem do karabinków, takich jak M4 powiedzmy, bo ja tutaj na okrągło przeładowywuję. Jeszcze znajduję się na normalu, więc wo. Padnij. Dobra. Medyk, potrzebny medyk. Dawajcie medyka. Apteczka gdzieś, apteczka. No ziomki, apteczkę dajcie. Dobra, muszę się zrespić. Samoczynnie. Znajduje się na normalu, więc jeszcze w miarę to... Noż, kurde. A tak ładnie szło. Jestem ciekaw, czy uda się nieprzyjacielowi zdobyć punkty, bo jak na razie... Kurde, nie trafiłem. Och. Tamten gościu kampi z tym, czy kampi, stoi z tym N240B. No i powiem wam, że sobie świetnie radzi. Naprawdę ja mam, skorzystam z broni AWS i muszę przyznać, że to jest dość ciekawa broń. No aczkolwiek, no odrzut się, trzeba liczyć z tym odrzutem. W sumie odrzut to towarzyszy każdej broni tego typu, że tak powiem. Dobra. No widzicie, Claymora właśnie, zabiłem gościa Claymorem. Pewnie zauważyliście. Tutaj ta moja ofiara. No ale warto zawsze rozłożyć Claymora w takim ciekawym miejscu. Szczególnie ze względu na to, że w ten sposób nie pozwalamy wrogowi dostać się do naszego punktu, którego musimy za wszelką cenę bronić. To jest jednak... Okej. Tutaj mamy medyka. Mam nadzieję, że mnie zresztą. O, killa zabrałeś. Teraz trochę się popisałem umiejętnościami rzucania granatu o ścianę. Wo. Dobra, udało się zwiać z tego niebezpieczeństwa, bo prawie zginąłem, ale wo. Dobra, wo, tutaj. Dobra, tutaj się już nasi, myślę, że
Znajduję się w złym miejscu. Jeszcze chwilę tutaj, żebym przybrał amunicji, ale dużo tutaj nie zostaje, bo nie ma sensu według mnie. No i no, apteczka. No dalej, granaty, rozpijcie się. Granaty jednak w szturmie są bardzo ważne i to trzeba przyznać, bo... No, tutaj po prostu ten Claymore jest idealnie rozłożony. Dobra. Fajnie, fajnie. Ach, ale no trzeci raz mnie zabijasz, gościu. Ten sam człowiek. No po prostu uwziął się na mnie. No nie wiem, tak czasami mam. Ja naprawdę bardzo często tak mam, że... No, zabicie Claymore. O tym właśnie mówiłem wcześniej. Ten Claymore warto naprawdę często... Ej, tu jesteś, przyjacielu. Haha. Łepetyna. Dobra, nie ma co przejmować. Claymore. Za mocno, za mocno. No nie chciałem ciebie. Okej, idealnie będzie, mam nadzieję. O, pięknie, zmieściłeś się. Tu jest nasz. Trzymaj apteczkę, amunicję, sorry. Sorry, pomyliłem się. Jak gdyby co, to korzystam z granatu uderzeniowego RGO. Ach. Teraz by się przydał. O tak, dzięki, dzięki. No nie, no z Digla. Come on. Kurde no. A jakiś inny typek mnie zabił. Wreszcie. Wreszcie, jakiś inny. Okej, dobra, weźmy się, zrespimy na rozstawieniu. W ogóle nie lubi się rozpić. O, podłożyli nam jednak. Znaczy, rozbroili, ale wcześniej był podłożony, nie widziałem o tym. Sobie tutaj, nie wiem. Tam mamy A, A jest bardzo dobrze pilnowane. Z tego, co ja tutaj widzę. Chociaż... Chyba bardziej atakują B, czy A, niż B, bo tutaj B jest naprawdę takim... Powiem wam szczerze, że czasami nawet lepiej się walczy takim działkiem, jaki właśnie, z którego teraz korzystam, jeśli jest dwójnóg, niż ze snajperki. Naprawdę czasem można... Padnij, padnij, bo teraz znalazłeś się pod ostrzałem zbyt wielkim, żeby... Dobra. No przygwożdżenia tylko. Tam jakiś snajper sobie kampi. Naprawdę ma dobry pomysł, bo... Jakby nie patrzeć, to... No kurde, asysta, byłeś mój, a... Asysta, nie, no tak się nie bawimy. Jest, zabicie, chyba wreszcie tego snajpera dopadłem. Mam przynajmniej taką nadzieję, ale... Zobaczmy, co nam jeszcze czeka. Nie no, dobra. O, tutaj byłeś? Ach, mogłem jeszcze chwilę poleżeć. Dobra, przeładujemy. Czasem warto po prostu skupić się na jednym punkcie i w ten sposób zdobyć jakiegoś killa. Dobra. Nie trafiłem gościa. A szkoda. Dobra, co by tutaj zrobić ciekawego? Nie wiem, tutaj widzę, że dym narzucają, chociaż... Aha, tutaj, dobra. O, nie. Ja się delikatnie wycofam, że tak powiem. Ale... O, tutaj? Nie, to już zgon nastąpił u tamtego typka. Dawaj. Wow, ile ich tam było? Gdybym tam granata rzucił jakiegoś ładnego, odłamkowego albo coś, no to by było coś. Ale...
Ale się nie udało. Dobra, trudno się mówi. Mówi się trudno. I pędzimy przed siebie tutaj, zobaczmy. No nie, tutaj akurat czysto. Dobra, skampmy delikatnie. Dobra, jest niebezpiecznie, aczkolwiek... Nasi, okej, okay, sorki, sorki. Wystraszyłem was, co? Dobra. Sami medycy, nie? Dobra. O, zabicie zderzeniowego, fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, widzę, że się posuwamy. Jeden tam nie, nasz ginie, to wolę się za bardzo nie posuwać w ten sposób. Ty giną nasi po prostu jak tylko... Łoło! Flesza rzucili. No, alfa uzbroili, więc wycofujemy się delikatnie, że tak powiem. No, przy mnie zginąłeś właśnie, gościu, z ręki Claymora. Nieźle. Dobra. Tu już nie ma co. Jakiś medyk by się przydał, co? O! Dobra, tam przejmują nasz punkt. O, dzięki, dzięki. Wielkie dzięki, stary. Oślepiasz, co? O, myślałem, że będziesz mój, a tu nie. A tu lipa. Nasz, dobra. Sorki. Dziwne, że ten się nie respią, dobra. Tam nie wchodzę, bo tam jest naprawdę niebezpieczne. I to niebezpiecznie, i to na serio bardzo. Aczkolwiek tutaj. Dobra, fajnie. No i zbliżamy się końca. Wychylicie się pod końcówkę. Pod moje działko, zapraszam. Ach, szkoda. No naprawdę fantastyczny mecz, się nieźle nabawiłem. No i powiem wam szczerze, że więcej takich meczy zawsze znajdziecie w Battlefield 4. Więc zapraszam was do mojego, na mojego Battleloga. Link macie w opisie kanału, możliwe, że pod filmem, albo na pewno będziecie mieć, gdy wejdziecie na kanał. Zobaczymy, jak tam punkt starszy sierżant czterogwiazdkowy. No i staty 15 na 6, więc jest się czym pochwalić. Znaczy, miewałem lepsze, miewałem dużo, dużo gorsze, więc wszystkie takie tego typu statystyki zawsze znajdziecie u mnie na Battlelogu. Możecie widzieć, co tam u mnie słychać. Zajrzyjcie również do Plutonu, więc możecie śmiało zaglądać. Ja się z wami żegnam. W dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Na razie. Cześć!